Już 10 tygodni. Ostatnio rzuciłem godzinną kompilację. Dłuższe formy są na pewno mile widziane od krótszych tygodniówek. Na pewno powtórzę naszą kompilację, jak tylko kolejna godzina się uzbiera. W sumie jestem ciekawy waszego zdania. Czy wolicie otrzymywać raz w miesiącu godzinny film, czy te tygodniówki są też miłą formą, mimo że krótszą? Komentarze w tej sprawie mile widziane. Wracając do opowiadań. Zapraszam. Wspinam się w pośpiechu na kamieniste wzniesienie, widząc jak ogień roznieca się po eksplozji i dotychczasowa statyczna ropa zaczyna zamieniać się w jezioro, w płonącą taflę. Słońce tak szybko jak przebiło się, teraz niknie w głębi płonących plam, które zlały się w jedno. Czerwień płomieni napędza czerń dymu. Znów nakładam maskę. Ostatni raz patrzę za siebie, myśląc co w zasadzie się stało. Ruszam jak najdalej stąd. Przemoczone ubranie, klejące się do siebie. Ściągam obuwie i suszę je, jak tylko mogę. Nie chcę znowu stracić paznokci. Wynajduję suche bandaże i przewiązuję stopy. Zjadam znalezione zapasy i nawet poprawia mi się humor. Odpoczywam pod zwłokami dawnego transportera, już dawno obdartego z godności. W tle oglądam daleko czarne drony, które jak grube muchy szukają w zgliszczach pola walki. Przekradam się przez okopy, blacha i drewno. Podtrzymuję nasiąkniętą ziemię. Co jakiś czas ciszę przerywa eksplozja automatycznych chałwic, które ryją w czarnej ziemi. Chcę się wydostać z kocioła, który co dopiero wpadłem, gdzie drużyna zmechanizowana próbuje przerwać linię i zdobyć gniazdo z czymś, co miało przynajmniej pociski 5 mm. Mech bojowy z ciężką tarczą parł krok za krokiem, wyciągając upocone odnóża, a skład piechurów flankował gniazdo. W zasadzie na tyle miałem odwagi, by wyciągnąć głowę spod pobliskich okopów. Nie wiem, kto wygrał. Byłem świadkiem ewakuacji. Z nieba niczym drapieżne ptaki spadły transportowce. Ich rozgrzane silniki hamujące topiły blachę i rozpryskiwały błoto. Widziałem, jak dosłownie spod ziemi wynurzyły się dziesiątki żołnierzy i personelu medycznego. Jak biegli w szale do otwartych transporterów. Potem te ociężałe żuki z rykiem silników zniosły się ku niebu. Udało się tylko jednemu. Reszta spadła, uderzona czymś spoza horyzontu. Korytarz okopów wił się dalej. Każdy narożnik przerażał mnie. Potem nauczyłem się słuchać niż patrzeć. Przy każdym rozwidleniu nasłuchiwałem, czekając na szept rozmów lub krzyk rannych. Ponad głowami co jakiś czas czarne drony ślizgały się w powietrzu. Zdarzało się, że ktoś posłał za nimi serię. Gdy nie udawało im się ich strącić, biegłem w przeciwny kierunku. Raz nawet wybiegłem na powierzchnię. Rzuciłem się do kolejnego okopu, zadzierając ubranie o drut kolczasty. Huk uderzył niczym grzmot po błyskawicy. Piszczenie w uszach i kawałki ziemi zasypywały moje gogle. Dostałem informację, że ten cały system okopów miał być opuszczony. Front miał się przesunąć dalej. Gówno prawda. Ile ja już nocy muszę spać w błocie? Moje nogi przestały mnie już boleć, po prostu ich nie czuję. Trzymam to, co najważniejsze, ponad błotem. Owijam mój karabin w plastikowe torby, by nie zardzewiała sprężyna. I tak, najważniejszy jest pierwszy strzał. Gdzie ja w zasadzie jestem?
Bombardowanie przyszło znikąd. Tylko pisk nadlatujących pocisków. Nieustające dudnienie. Skoczyłem do czegoś, co przypominało bunkier. Gdy już złapałem oddech, poczułem na sobie wzrok. Żołnierz na wózku patrzył przekrwionymi oczami, celując we mnie bronią. Chłopak niczego nie powiedział. Tak patrzyliśmy na siebie przez jakiś czas, jak spadał na nas grad pocisków. Ostrzał ucichł, a ja powoli wyszedłem z bunkra. Celujący we mnie kaleka przez cały czas nie miał magazynku wpiętego w broń.